Społeczeństwo jest na bakier z czytelnictwem. Biblioteka Narodowa podaje, że 10 milionów Polaków nie ma w domu ani jednej książki. Liczby dają do myślenia. By zachęcić Polaków do czytania, już po raz czwarty zorganizowano Narodowe Czytanie. 5 września przedstawiciele władz powiatowych, wychowankowie placówek opiekuńczych oraz członkinie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów czytali w amfiteatrze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Policach. W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, najmniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod nazwą Mincel i Wokulski. 3 lata temu czytano Pana Tadeusza, 2 lata temu dzieła Aleksandra Fredry, rok temu trylogię Henryka Sienkiewicza, a w tym roku lalkę Bolesława Prusa. Wariat, mruknął radca. Podaj no Józiu piwa. Która to? 7 buteleczka, panie radco. Służę piorunem. Już 7? Jak ten czas leci? Ponad połowa Polaków nie czyta książek. Najczęściej to mieszkańcy wsi, osoby bez wykształcenia, bezrobotni, ubodzy, a także osoby po 60 roku życia. Czytanie jest ważne, ponieważ rozwija wyobraźnię oraz dowiadujemy się bardzo wiele, dużo rzeczy różnych. Narodowe Czytanie stanowi dobrą okazję do polubienia czytania, poznania pięknego języka, zastanowienia się nad kulturą i historią naszego kraju i narodu. Narodowe Czytanie zapoczątkował prezydent Bronisław Komorowski. Dobiega końca przebudowa alejek w parku przy ulicy Mieszka I. Remont ma potrwać do końca września. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni szutrowej na kostkę betonową. To w sumie 980 metrów nowej nawierzchni. Dodatkowo firma poprawi 2 alejki zniszczone przez korzenie drzew. Alejki znajdowały się w różnym stanie tutaj. Głównie chodziło o to, że po opadach na tych alejkach stała woda. Były to alejki z kruszywa naturalnego, łamanego, niekoniecznie dobre do chodzenia, jednakże z uwagi na charakter parku były one robione tak. Postanowiliśmy, że nie będziemy remontować tego w tej technologii, tylko w technologii już kostki betonowej. Termin ukończenia prac zaplanowano na 23 września. Koszt to prawie 105 tysięcy złotych. Inwestycje realizuje gmina Police. Nie wszystkie alejki administruje gmina, jednak w ramach prac zaplanowano także remont tych należących do spółdzielni mieszkaniowej Odra. O ile park nabiera uroku, o tyle plac od strony ulicy Grzybowej znajduje się w fatalnym stanie. Popękana i zapadnięta nawierzchnia szpeci otoczenie. Chociaż nie jest to parking, to każdego dnia stoi tu komplet aut. Po opadach deszczu jeszcze długo w tym miejscu stoi woda. Teren należy do pobliskiego sklepu. Sprawą zajęła się Straż Miejska, która sprawdzi, czy zły stan nawierzchni stanowi zagrożenie dla przechodniów.